Cześć, witam serdecznie ponownie z naszej kuchni. Fitness bez ściemy od kuchni i kolejny przepis. Tak jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku, dzisiaj zrobimy sałatkę z takim specjalnym, fajnym sosem na bazie awokado i jogurtu. Zapraszam Was. Będziemy robić kolejną sałatkę, to znowu jest lunch, to jest dokładnie to, co ja jem. To nie jest, że ja coś przygotowuję i potem jem coś innego, to jest dokładnie to, co ja jem. Mam jeszcze trochę kaszy gryczanej i pomieszam ją dzisiaj, wezmę trochę tej kaszy, ale żeby nie było tak nudno, że kolejny przepis tylko z kaszą, to kaszę można łączyć z różnymi innymi produktami. Ja mam dzisiaj ciecierzycę z puszki, można ją gotować oczywiście, że można ją gotować. Czy będzie zdrowsza? No akurat do ciecierzycy to podobnie będzie, szczerze mówiąc. Czy to będzie z puszki, czy to będzie gotowana. Ona jest w wodzie, nie ma żadnych tam jakichś dodatków. Także łączę sobie tą kaszę gryczaną z ciecierzycą, żeby było ciekawiej. Mam jeszcze pół awokado. Widzicie, jak tak się je zostawi z peską, to ono nie ciemnieje. Znowu dodam troszkę jarmużu. Bardzo mi ten jarmuż tutaj smakuje, także zacznę teraz od tego jarmużu. Trochę go tutaj pokroimy. Ale to nie musi być jarmuż. Jeśli ktoś ogląda, o nie, tego się po prostu nie da jeść. Zacznijcie od soków. Ja wiem, to jest znowu inwestycja. Trzeba kupić sobie jakieś specjalne urządzenie do wyciskania soków. No ale tak jak mówiłam Wam wcześniej, no zdrowe odżywianie to jednak jest inwestycja w samego siebie, więc ja myślę, że warto by było jednak pomyśleć i zaplanować sobie taki zakup. Mogę nakręcić, no nie mam tu mojego miksa, mojego superowego wyciskacza do owoców. Czy uda mi go się tutaj przewieźć? Nie wiem, szczerze mówiąc, także zobaczymy, ale na pewno nakręcę odcinek, w którym ten temat omówimy. Dlaczego warto zakupić sobie taką maszynę do wyciskania soków, która jest fajna, bo są też różne. I no, ja zrobiłam duże poszukiwania, żeby to była dobra maszyna, żeby się szybko czyściła, bo z sokami jest tak, że się je szybko wyciska, ale potem to sprzątanie może trochę odstraszyć. Także do tej sałatki znowu dodaję sobie zieleninę. To może być jakakolwiek inna zielenina. To może być brokuł ugotowany, to może być kapusta, sałata, czy lodowa, czy ta taka pekińska, cokolwiek. I jej może być naprawdę dużo. Tu nie musicie się w ogóle ograniczać, jeżeli chodzi o te warzywa i zielone świeże produkty. Damy sobie trochę papryki. Zawsze paprykę mam, bo to jest dobry dodatek. O, tu nawet jeszcze jest w paskach, także zużyję sobie tą. No muszę wrócić do moich starych nawyków przygotowywania sobie tej papryki wcześniej. Bo wtedy jak mam się coś chce się pochrupać, otwieracie lodówkę, a tam już w paski pokrojone papryka czy marchewka. No i wtedy jest większa szansa, że coś się zdrowego zje, niż jak otworzycie i teraz się okaże, że trzeba wszystko pokroić, a jest się głodnym i już się chce jeść w tym momencie. Dobra, spróbuję tutaj dodać. Tak. Mam pomidora. Ja pomidora parzę. Nie lubię tej skóry. Jakoś tak mi bez tej skóry lepiej. A to jak Wy tam chcecie, to mogą być też małe te koktajlowe pomidorki. Tutaj mają lokalne, takie duże pomidory, więc jemy póki co świeże, lokalnie rosnące pomidory. Dam pół tego pomidora. Także widzicie, robi się już konkretna masa. To już się zaczyna robić dużo. Mam tutaj ugotowanego kurczaka, także dodam sobie też trochę tej piersi z kurczaka. Taki o kawałek.
Jak macie ochotę na więcej, dajcie sobie więcej. Kurczaka możecie jeść, dopóki on nie jest jakiś tam naprawdę mocno smażony na jakimś głębokim tłuszczu, że jest nasiąknięty tym tłuszczem, to możecie tego kurczaka jeść. Taki z grilla, czy gotowany, jak najbardziej. No i teraz najciekawsza część. Wygodnie, jak już tego jogurtu jest mało, a akurat mam szczęście, bo mam mało, nawet będę musiała dodać z drugiego pojemnika. Poczekaj. Dobrze, mamy tutaj resztówkę i nowy. Będziemy potrzebować trochę więcej. No tu tak będzie, no to jest dokładnie resztka, jedna łyżka. Także dodamy jeszcze dwie takie czubate łyżki tego jogurtu. Jak już widzieliście, ja używam cały czas tego samego. Full fat. To już Wam pokazywałam, ale jak ktoś nie oglądał, to proszę bardzo, zobaczcie. Żeby to ten sosik awokadowy nam wyszedł z tym jogurtem, to awokado musi być bardzo miękkie, musi być bardzo dojrzałe. Czyli wyrzucamy już tą pestkę, nie będzie nam potrzebna. Znowu sobie najpierw to tak pokroję w środku. Ostrożnie, żeby nie przykroić skóry i przy okazji siebie. I teraz tak o, widelcem. Te awokado jeszcze. No właśnie, co ja teraz robię? No tak skrobię po tym awokado, żeby się zrobiła taka papka. Tylko musi być, no moje nawet nie jest takie super miękkie, mogłoby być bardziej miękkie, bo jak jest takie całkiem miękkie jak masło, to ono się wtedy połączy z jogurtem całkowicie. Nawet nie będziecie czuli, że jecie awokado, bo ono się całkowicie rozsmaruje. Moje jest takie trochę w kawałkach jeszcze, ale może być. I tak jak zawsze, tak, daję pół awokado. Pół awokado zużyte. Sok z cytryny. Tak, trochę tego soku tutaj wciśniemy. Że jak widzicie, organizacja musi być, no bo te składniki po prostu muszą być w lodówce i jak zobaczycie na tych moich odcinkach, to w zasadzie mamy taką stałą bazę, czyli nie trzeba się jakoś tam konkretnie zastanawiać, co ja muszę kupić, żeby coś zrobić, bo ta podstawa będzie w zasadzie taka sama, tylko właśnie, żeby zmienić smak, to kasza, ryż, makaron, ziemniaki, z wrapem można zrobić, ale te warzywa będą te same. No i to wszystko mieszamy. Mówię, jak to będzie takie bardzo miękkie, to się elegancko wymiesza. Moje będzie miało trochę grudki, ale mnie to nie przeszkadza. Trochę soli i pieprzu. Jeżeli ktoś jeszcze chce jakichś innych przypraw, to jak najbardziej. Ja tu mam na razie tylko bazylię i oregano. I sobie tutaj dodam. No i żeby sobie zaoszczędzić czas potem na mycie, chyba że ktoś ma zmywarkę, no to w tym pojemniku po jogurcie, bo jego było już mało. No to wszystko tak sobie łączymy. Można jeszcze tak bardziej troszkę tą łyżką te awokado zmiażdżyć. Można dodać koperek, jak ktoś ma posiekany, pietruszkę. Co tam macie, jakieś przyprawy zielone, jakieś zioła? To też można sobie do tego sosu, do tego dipu dać i on też wtedy będzie miał inny smak. Mimo że baza będzie podobna, to będzie miała inny smak. I tak to wygląda. Taki po prostu jogurt awokadowy. Dobrze, ja tu zacznę mieszać to wszystko, co jak zwykle nie będzie takie proste. Szczególnie, żeby teraz dodać jeszcze ten sosik, ale czekajcie, spróbuję to tutaj trochę wymieszać. Także taką mamy bazę. A potem dodając inne zioła, inne dodatki, dwie takie wielkie łychy. Zrobiłam tego więcej, więc mi nie zostanie. Może na jutro dam trzy. Zobaczymy, czy jeszcze dodam, czy już nie trzeba.
żeby to się wszystko fajnie połączyło. I w taki sposób ja sobie przemycałam awokado, żeby się przyzwyczaić do tego smaku. Konsystencji no nie macie, no bo jest w tym sosie z jogurtem, więc po prostu to się wszystko łączy i w zasadzie to awokado nie będzie dla Was takie odczuwalne. Także tak, to by był dla mnie właśnie pomysł dla Was na przemycenie zdrowego, super zdrowego źródła tłuszczu, witamin i minerałów, jakim jest właśnie awokado. Wiecie co, ja sobie jeszcze dam jedną łyżkę. O. I sobie to wszystko połączę. No bo to się musi jednak dobrze wymieszać. No i już to wygląda dobrze, już się to połączyło. Jeśli do smaku jeszcze trzeba przyprawić, to już według własnego uznania. No i mamy oto kolejną sałatkę, tym razem z kaszą gryczaną i z ciecierzycą. Składniki podobne, znowu jarmuż albo inna zielenina, ale już z jakimś takim własnym, domowo robionym sosem jogurtowym, właśnie z awokado. Mam nadzieję, że spróbujecie i Wam zasmakuje, bo chcę Wam pokazać, że to naprawdę nie są, są jakieś skomplikowane i zajmujące dużo czasu przepisy. Super. Naprawdę fajne. Także mój pomysł na kolejną sałatkę w kolejnym wydaniu. Jeżeli podobają Wam się moje przepisy, próbujecie i smakują, dajcie kciuki, przesyłajcie linki znajomym, dzielmy się tymi przepisami. Jeżeli macie jakieś swoje, wyślijcie, nakręcę dla Was też, dla innych, jeżeli chcecie się podzielić. No i tak jak mówię cały czas, z minimalnym wysiłkiem, z maksymalnym zaangażowaniem w treningu i w odżywianiu. Wszystko w balansie i wtedy macie sukces na drugie lata. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!